Pod prysznicem, w sypialni, spontaniczny, zaplanowany, szalony, romantyczny. Jaki jest idealny seks? Dla każdego znaczy to co innego. Dziś przyjrzymy się temu, jak definiują go chłopaki, a jak dziewczyny. Do naszego studia zaprosiliśmy pary, które następnie podzieliliśmy na dwie drużyny. Tym razem według płci. Dlaczego? Bo dziewczyny i chłopaki mają różne spojrzenie na seks. Ma to swoje podstawy zarówno w psychologii, jak i w biologii. Taka jest nasza natura i już. Obie drużyny dostały dokładnie to samo zadanie. Na podstawie określonych kryteriów mają opisać, czym według nich jest idealny seks i jakie czynniki wpływają na to, że zbliżenie jest udane. Jaka pora dnia jest najlepsza na seks? Każdy by powiedział wieczór normalnie, ale czy na pewno wieczór? Ale tak dla mnie każda mi odpowiada. Jak jest już ciemno, ale tak... Półmrok, okej. Półmrok, no dobra. Czas pogadać o seksie. Ja może coś naleję w takim razie. Jasne, żeby się trochę bardziej wilgotno nam zrobiło. Porę dnia, jaką najbardziej lubicie, żeby uprawiać seks? Ja rano, popołudnie, wieczorem? Najbardziej lubię po przebudzeniu raczej. A u mnie to właśnie raczej pora nocy, a nie pora dnia, bo ja to późną noc wolę. Ja też wolę bardziej późną noc, żeby właśnie wieczorkiem na spokojnie już sobie przysiąść do wszystkiego i pociągnąć. Czyli porę dnia mamy wieczorek definitywny. Chłopaki napisali wieczór, raczej muszę się z nimi zgodzić. Jaki nastrój sprawia, że seks jest udany? Dla mnie na przykład, no nie wiem, świeczki czy coś takiego. W sumie świeczki to jest fajna sprawa, ale właśnie ogień, o, ogień taki właśnie. Okay. Taka ciepła atmosfera. Pasuje do wieczoru takiego, że właśnie wieczór, świeczuszki jakieś, no, właśnie wąskiego. I nastrojowo też tak ciepło. Ale dobra, ale żeby się tam nie pocić za bardzo. Ja powiem, że mi nastrój nie przeszkadza do niczego. Jakby muszę być szczęśliwy, żeby nie było nas smutno tak naprawdę i to jest dla mnie najlepszy nastrój. Smutno, żeby nie było, a reszta to... No wiadomo, no, płakać podczas seksu to jest trochę średnio. A w zależności kto co lubi, wiesz, różne fetysze są, więc... Znaczy ja nie lubię na przykład jak jest w otoczeniu głośno. Ja lubię jak jest spokój, cisza i nawzajem z kobietą. Ja nie lubię jak zwierzęta na mnie patrzą wtedy, jak ktoś ma na przykład kota albo psa. Nie, albo psa i podchodzi pod łóżko i się tak patrzy na ciebie i nie wiesz tak, czy chce się dołączyć, czy... Nie wiesz, o co mu chodzi, no. Czyli spokój napisać, tak? Spokój bez zwierząt. A ciekawe, co one odpowiedziały. Bez płaczu, nie wiem do końca, co mogę przez to rozumieć, ale z tymi zwierzętami trafiono w dziesiątkę. Jakie miejsce jest najlepsze na seks? No to właśnie jakaś natura dla mnie, taka... Natura, a dla mnie totalnie nie. Dla mnie dom. Ja myślę, że w zależności też od nastroju. No dobra, no to czy, no to możemy w sumie to tak, co? Tak, w sumie kilka rzeczy można, bo i dom, w sensie, bo to jest takie prywatne miejsce, w którym się dobrze czujemy. No. Ale właśnie natura mi, to lubię natury. Natura, jeśli jest cisza i nie ma komarów, jak najbardziej. Powiem wam szczerze, że my mam tyle miejsc już przeżytych, że to naprawdę wszędzie mogę, ja jestem za opcją miejsce wszędzie. Nie ma znaczenia, no, tak naprawdę. Nie, no dla mnie to ma bardzo duże, w sensie, no najbardziej lubię swoje łóżko, chyba w miejscu publicznym ten nie dał rady. Kiedyś próbowałem w samochodzie i też mi się nie za bardzo podobało. Chyba, że to byłby jakiś może taki duży van, bo w takim wiesz, osobowym to... wszystko właśnie zależy od tego, jaki masz samochód. Kombiak już ujdzie. Ja jak próbowałem w samochodzie, to później miałem 3 guzy na głowie. Aha, to już nie będę próbował. Ile powinien trwać idealny seks? Ja lubię długi, szybki. W sumie to dla mnie jakoś tak nie ma tutaj. Mi też jakoś tak nie gra roli, w sensie, no to wszystko zależy, nie? Ale dla mnie totalnie różnie, więc a może napisać, że... Tyle, ile potrzeba. Właśnie, dopasowana do długość stosunku. Dopasowana do chwili, o. Może być, no, okej. No to jest wszystko uzależnione jakby, nie? Znaczy przynajmniej w moim przypadku od... Tak minimum 4 godziny, od nie? Nie, tak jak już... W sensie, no nie, bo no, to jest tak, że... Jak już widzisz, że jest jej dobrze, że tam, nie wiem, doszła sobie raz czy dwa, to już możesz sobie próbować kontrolować swój orgazm i dojść szybciej lub wolniej, tak. Ale siara jest wtedy, kiedy ty dojdziesz, a ona nie. No ale tak też się zdarza. W skrócie, obustronna satysfakcja, może być chyba no, tak. Tak, to jest świetne. Tak. Widać różnicę kobieta-mężczyzna. Jakie elementy w seksie są dla was najfajniejsze? No. Żeby zadbany był. Okej. Okay. I nie w sensie, że tutaj... O tak. Ja na przykład wolę ogolonych takich. A nie, a ja na przykład, tam... ja na przykład lubię jak weźmie prysznic przed. Tak, o, no. No to jest po prostu mus. Ale no też dobra. Właśnie, że ogolony tam w miejscach intymnych. Ogolony, świeży. I to działa w dwie strony, także wydaje mi się, że zawsze trzeba dbać o siebie.
To ja na przykład lubię, jak dziewczyna ma fajną bieliznę, na przykład jakieś pończochy. Pończochy chyba mnie najbardziej jarają z bielizny kobiecej. Ja uwielbiam podkolonówki na przykład. Jakie czarne podkolonówki. Nie znacie świata, przebieranki i stroje. Musicie znaleźć dziewczynę cosplayerkę i wtedy będziecie mieli wszystko. I podkolonówki, i rajstopki, sukieneczki i stroje, co chcecie. Dziś blondynka, jutro brunetka. Masz wszystko. Ja to generalnie lubię jakby wcielać się w jakieś role, na przykład. Aha. To przychodzi do mnie uczennica albo coś w tym stylu. A, i ty to jesteś nauczycielem albo nauczycielem z długą linijką. Zaliczyć jak przychodzi w takiej sukienerce króciutkiej, aha, w pończoszkach, z tych podkolanówkach, to już przebieranki. Przebieranki. Jakie przebieranki? Do Supermana na przykład? Jaka jest idealna gra wstępna? No dobra, gra wstępna. Ja lubię, jak jest długa. Tak, no zdecydowanie. W sumie zależy od chwili, ale właśnie długa, żeby była po prostu, na pewno, żeby w ogóle nie tak, że nagle od razu przechodzi do czynów. Ja lubię głaskanie, no w sensie, że jak tak właśnie jakoś smyranie, jakieś takie... Okej, okay. Mam napisać smyranie. Smyranie, ej, to dobre słowo, smyranie. Ja to lubię, jak na przykład mnie całuje po ciele. O, całowanie, no, dobre. Ja ogólnie lubię zmiany temperatury, więc ja na przykład lubię jak... tak, na przykład chuchanie, wiesz, w szyi i tak dalej, to that's it. Doznania temperaturowe, o. Ale to na przykład z jakąś kostką lodu też takie jakieś właśnie takie różne. Żeby rozbierać się, w sensie, że już jak się skończy ta gra wstępna, żeby już być rozebranym. Smyranie. Brzmi fajnie. Gra wstępna. Ja lubię bardzo długą. Mi się wydaje, że to trochę też od miejsca zależy. No, bo znaczy, no tak. Bo jeżeli masz ten szybki numerek, tak, no to nie ma czasu na grę wstępną. Nie ma czasu na grę wstępną. No, ale... W ogóle wtedy jej nie ma, ale jeżeli masz dużo czasu... Jest... Zależy też od stanu trzeźwości według mnie. Jak jestem po jakiejś imprezie czy coś, to jakby staram się szybciej przejść przez tą grę wstępną. A to właśnie mnie też zależy, bo jak jestem taki trochę pijany, to jest bardzo długa. Jak jestem już taki wcięty opór, to też jak najszybciej. To nie, no. Jak najszybciej do rzeczy. Ale to ta, to też wszystko od tego nastawienia zależy, tak? Ale... To co, uzależniona od upojenia alkoholowego może zapiszemy, co? No taka pośrednia, wtedy to będzie odpowiedź, najlepsza chyba. Dobra. U mnie jest to ciężkie do stwierdzenia, jeśli chodzi o stan trzeźwości, bo zawsze jestem, nie żartuję, zawsze jestem trzeźwy. Czego nie może zabraknąć w trakcie idealnego zbliżenia? Zabezpieczenie. Okej. Okay. Ja to czasami się zdarza sytuacja, że się dobieracie do siebie, a to nagle nie ma zabezpieczenia albo czegoś takiego, to jest najgorsze. No, to prawda. Obustronna chęć. No. To jeszcze bym dopisała zabawki, bo ja lubię na przykład zabawki. Nie, dla mnie to jest dodatek. To chyba kobieta. Tak, no to się zgodzę, możesz... Dobra, koniec tematu, kobieta. Zabezpieczenie, myślę, w każdej postaci, jakie by to nie było... Tak, znaczy, jakieś musi być na pewno, nie? No bo tak, na żywioł to nie wolno. No nie, to czy to prezerwatywa, albo... Tabletki, cokolwiek, tak, żeby... To co, czyli obowiązkowe elementy antykoncepcji. Ja bym na pierwszym miejscu antykoncepcja, no, potem kobieta... To chyba na odwrót, musi być najpierw kobieta. No bo po co ci ta antykoncepcja, jak masz kobiety? Wiesz, jak idziesz na przykład na imprezę i tam kogoś wyrwiesz, przykład, to musisz być hazard, przygotowany. Anusz. Tak. Anusz może coś ci się uda, to wie. Chęć, zabezpieczenie i kobieta. Dobra. Ja bym to trochę zamienił. Najpierw chęć, potem kobieta, potem antykoncepcja, ale... Za czym w seksie nie przepadacie? Nie wiem, ja nie przepadam na przykład, jak jest jasno bardzo. Mi to nie przeszkadza, ale no w sumie to jest akurat chyba częste, to można napisać, no, w sumie, no. A za czymś fizycznym może nie przepadacie? O, no to właśnie te Włochy tam na dole. Ja akurat. A za owłosieniem? Za owłosieniem. Ja nie lubię gadania. W sensie jakiegoś takiego, jak się ktoś nagle rozgada i zaczyna o czymś tam... O kurna, ale ja to chyba nigdy tak nie miałam. Ja miałam. Słowotok jaki! Zrobiłyśmy zadanie! I ostatnie, za czym nie przepadasz? To jest chyba najtrudniejsze pytanie według mnie. Co sądzicie? Za czym nie przepadasz? Ja wam powiem, że chyba odór, swąd jakiejś... Czyli brzydki zapach. Brzydki zapach, no. To myślę jest jedna z rzeczy, która od razu jakby dyskwalifikuje. Ja nie lubię pozycji, kiedy moja partnerka jest na górze. Wtedy się czuję, że nie mam żadnej kontroli, tylko to ona ma kontrolę nad tym stosunkiem. No, i nie jakby... zgodzę się, jak dobrze tam wszystko ułożysz, złapiesz, to wiesz, to przychodzisz do działania sam. To jest według mnie najtrudniejsze. No bo za czym to nie przepadać w seksie, nie? Przecież który jest i tak przyjemny, cały w sobie jest, sam. Tak. Mówi się, że pizza jest jak seks. Jest dobra, to fajnie, jak jest kiepska, to też spoko. Coś z tym jest, tak, to prawda. No, to zdrówko. Nie wiem, co mam rozumieć przez odór, bo nigdy nie miałem takiej sytuacji. Znajomość potrzeb partnera i jego upodobań to podstawa udanego seksu.
Dziś przyglądaliśmy się temu, jak i co mówimy o seksie, gdy jesteśmy w grupie. Czy to samo potwierdzi się, kiedy uczestnicy zostaną tylko ze swoimi połówkami? Jesteście ciekawi? To koniecznie oglądajcie nas za tydzień. Widzimy się i dzięki za dzisiaj. Bye! To ma być top 3, tak? Czemu to tu jest? Bardzo słodki. Mało owocowy. O, ten ładny. To jeżeli chodzi o moje strefy erogenne. Ja to lubię szyjkę. Ten to do takiego hardkorowego seksu. Dalej. O, to jest dobre. Ja nie wyobrażam sobie ciebie przy żadnym z tych, więc jakby... Powiedziała, że wybrałam to i to, ale nie chciało mi się tego czytać, więc wybrałam randomowe. Tak mi powiedziała.